Dobrze. Przyjaciele, mamy dzisiaj drugą część naszego cyklu, jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. I będziemy sobie budować na tym, o czym mówiłem 2 tygodnie temu. Wielu ludzi to, o czym mówiłem 2 tygodnie temu, uznało za dość szokujące, ale też byli tacy, którzy dali już mi zwrotki o tym, że to u nich zrobiło pewien przełom w życiu. Bóg, który jest potraktowany jako absolut przez człowieka, przede wszystkim daje człowiekowi niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Bo jeżeli Bóg jest absolutem, jeżeli Bóg jest ostatecznością, to jest ostatecznością wszelkiego rodzaju. Jest ostatecznością dla ciebie, ale jest też ostatecznością dla twoich wrogów. Jest ostatecznością dla diabła, dla demonów. Jest ostatecznością dla wszelkich zjawisk, które są tutaj na ziemi. Jest ostatecznością dla manifestacji dobra i zła. Jest ostatecznością. Nie ma od niego odwołania. Nie ma odwołania od niego. I kiedy od czegoś nie ma odwołania, zostają dwie drogi wyjścia. Pierwsza droga to jest droga ucieczki. Druga droga to jest droga poddania. Ja też stanąłem w pewnym momencie przed na takim rozdrożu mojego życia. Było to bardzo wcześnie, ale uświadomiłem sobie, że można by było jeszcze jakoś to obejść. Ale trzeba by było od tego uciec. Jednakże, że byłem zawodowym przestępcą od wielu, wielu lat, wiedziałem doskonale o tym, że uciekanie jest cholernie problematyczne. Całe życie musisz się kryć. Całe życie musisz uważać. Ciągle być na oriencie. Tak wygląda życie uciekiniera. Nieco później przeczytałem taki fragment w Piśmie Świętym: dokąd przede mną uciekniesz? Jeśli wejdziesz na górę, ja tam jestem. Jeśli zejdziesz do podziemia, też tam będę. No i koniec. Mówię, czyli droga numer 1 jest fikcyjna. Nie można od ciebie uciec w nic i nigdzie. Jesteś w niebie, jesteś na ziemi, jesteś w piekle, jesteś wszędzie. A więc pozostała druga rzecz, druga droga, i to jest droga poddania się. Oczywiście są ludzie, chrześcijanie, którzy, nie wiem jak oni to robią, ale wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, że oni odnajdują inne drogi. Jest to dla mnie niesamowita rzecz, ponieważ Bóg jest w ogóle po prostu niesamowicie logiczny, matematyczny, ułożony. Nie ma tam, gdzie palca wsadzić. Wiecie, że tak jak w matematyce, tam nie ma gdzie palca wsadzić. Jak jesteś rozwinięty bardziej humanistycznie, to ty sobie możesz pociągnąć, rozumiesz, w tematach języków, w tematach w ogóle historii i tak dalej. Ale ty nie pociągniesz niczego w tematach nauk ścisłych. Tam się nie pociągnie niczego. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma opcji takiej. Tam zawsze 2 razy 2 będzie 4. Tam zawsze dźwignia dwustronna będzie działała jak dźwignia dwustronna. W ogóle tam się nic nie może zmienić. Oczywiście można teoretyzować, a gdyby. Ale to jest tylko i wyłącznie fikcyjny rodzaj myślenia. A ja nienawidziłem już fikcji. Bo fikcja była ulotna, fikcja była chwilowa. I fikcja jest w ogóle chwilowa. Chwilowy jest rausz narkotykowy, on jest chwilowy. Żeby trwał ciągle, musiałbyś ciągle brać narkotyki i w końcu byś umarł. Rozumiecie? Ja mając bardzo dużo pieniędzy w życiu, byłem w takim momencie, że brałem sobie ciągle narkotyki. Po prostu. Brałem sobie, brałem i dostałem zapaści. Rozumiecie? Po prostu nic mnie nie hamowało, bo nie brakowało mi pieniędzy. Więc brałem i serce mi stanęło. Więc coś nie wytrzymało. Wytrzymał portfel, nie wytrzymało serce. Ja wiedziałem, że to jest wszystko fikcja. Fikcyjne jest takie utrzymywanie w swojej głowie jakichś takich przekonań, które są bajkowe. To jest fikcja wszystko. Fikcja. Ja bardzo dobrze. Ja na fikcji pracowałem. Fikcja to był mój zawód, ponieważ ja manipulowałem ludzi. W ogóle zobaczyłem, że fikcja jest ciekawa, bo fikcja jest w ogóle dla ludzi bardzo ciekawa. Fikcja jest kolorowa. Ludzie, kiedy są dziećmi, to sobie wyciągają takie przestrzenie i oni sobie tam w tych przestrzeniach się poruszają. Wymyślają sobie domki na kaczych nóżkach, wymyślają sobie jakieś w ogóle słoneczka z buziami i to jest fajne, to jest miłe, tylko to jest nieprawdziwe. Nieprawdziwe. Rozumiecie? Nieprawdziwe. Więc wiedziałem, w zasadzie oswoiłem się z tym, że Bóg jako absolut to jest coś, czemu ja się muszę poddać. Specjalnie używam sformułowania coś, bo dla wielu chrześcijan te pojęcie, że Bóg jest osobą, posłuchajcie, co ja teraz powiem, jest zwodnicze. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie zna naturalnie istoty większej niż człowiek. Rozumiecie? On nie zna istoty większej. Naturalnie w swoim życiu nigdy nie spotkałeś kogoś większego niż człowieka. I dlatego, kiedy się ten kolokwializm, ta prawda, bo Bóg jest osobą i to jest prawda, ale ta prawda w wyniku braku doświadczenia u człowieka przemieniła się właśnie w kolokwializm. I kiedy dzisiaj wielu chrześcijan, oni mówią, bo kiedy ja mówię o prawdach Bożych, a oni mówią, ale Bóg to osoba, to ja wiem, że oni są zwiedzeni. Dzisiaj jak słyszę od chrześcijanina takie coś, to wiem, on jest zwiedziony, bo on nie rozumie tego, co on mówi. Bo dla niego osoba to jest ktoś taki jak on. A musisz wiedzieć, że z Bogiem i z człowiekiem jest taka zależność jest między nimi, jak między kwadratem a prostokątem. Rozumiesz, że nie każdy prostokąt jest kwadratem, ale każdy kwadrat jest prostokątem. I jakby człowiek jest na obraz Boga, ale posłuchaj mnie, Bóg nie jest na obraz człowieka. Ludziom się to pomyliło. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Ja to zrozumiałem już dość wcześnie w swoim życiu i to mi uratowało tyłek w wielu sytuacjach, że człowiek jest na obraz Boga, ale Bóg nie jest na obraz człowieka. Nie wiem, czy wy, jak czytacie Biblię, a wierzę, że czytacie dokładnie Biblię, to doczytujecie się takich tekstów, że Bóg nie jest jak człowiek. A to nie jest jeden werset. To jest wiele takich... Bóg nie jest człowiekiem. A rozumiecie, to jest bardzo ważne. On nie jest człowiekiem. On stał się człowiekiem tylko z jednego powodu. z powodu chęci uratowania ludzkości. Bo to nie jest człowiek. Bo w umyśle człowieka to jest bardzo proste do zamienienia sobie. No, jesteśmy na obraz Boga. Bóg taki jest. Nie, no nie, nie. No nie. No nie. Jest masa funkcji, które Bóg, w cudzysłowie, które Bóg posiada, a człowiek ich nie posiada. Bóg jest wszechwiedzący, wszędzie obecny, zupełnie wystarczający i tak dalej, i tak dalej. Byśmy mogli sobie to mnożyć. A człowiek taki nie jest, zauważyliście? Kiedy podchodzimy do Boga jako do absolutu, to przede wszystkim, posłuchajcie, przestajemy się z Bogiem kolegować. Nie kolegujemy się z Bogiem. Posłuchaj, co dalej ci powiem. Tak jak nigdy żaden rodzic nie powinien kolegować się ze swoimi dziećmi. Nawet jeśli dzieci będą dorosłe i będą miały swoje rodziny. Dlaczego? Ano dlatego, że dla dziecka rodzic, nawet kiedy dziecko już jest dorosłe, jest zawsze opoką i na opokę jest powołany. Rodzic jest powołany na opokę dla dziecka, na skałę. A rodzice, którzy się zaczynają kolegować ze swoimi dziećmi, rozumiecie, to postępują wbrew tej zasadzie. Stawanie się równym. Podstawą kolegowania się jest wyrównanie bytów. Jesteśmy sobie równi. Nigdy rodzice nie są równi dzieciom. I nigdy Bóg nie jest równy ludziom. Nigdy. Jeśli człowiek w swojej głowie wyrówna Boga do swojego poziomu, to straci poczucie bezpieczeństwa w życiu. I to jest początek tragedii tego człowieka. Bo już nie ma w jego mentalności wielkiego Boga, który go chroni, broni, karmi, poi, rozumiecie? Który potężnym swoim ramieniem jest w stanie go w ogóle momentalnie odsunąć od każdego niebezpieczeństwa, tylko jest Bóg, tak? Który jest blisko, rozumie moje problemy, przytula mnie. To jest bardzo ważna rzecz, co wam teraz mówię. Bóg przytula, Bóg okazuje czułość, to wszystko ma swoje miejsce. Ale to są rzeczy wtórne. Gdyby rodzic przede wszystkim skupił się na tym, aby dziecko przytulać, aby dziecko jakby stwarzać mu atmosferę ciepła, dobroci, co winien robić każdy rodzic. Ale gdyby to postawił jako numer jeden, to zniszczy dzieci. On je zniszczy. Zniszczy. Moje dzieci znały mój wzrok. Kiedy spojrzałem na moje dzieci, one wiedziały, że coś jest nie tak. One wiedziały, że coś jest nie tak. Nie było krzyku, nie było w ogóle wrzasku, nie było spojrzenie. Od razu było tak, co? Ja mówię, kocham cię. Tak? Tak. Rozumiecie, o co chodzi? Bo to jest bardzo ważne. Ja mam w domu psa. I ten pies lubi pościel. I mi to w ogóle nie przeszkadza, że pies ze mną śpi. Rozumiecie? To nie, w ogóle nie jest żaden kłopot, że ten pies lubi pościel. Ten pies ma bardzo, bardzo, bardzo dobrze ze mną. Je konserwy droższe niż ludzkie. On ma dobrze. Kiedyś moja matka zjadła jedną, Zrobiła sobie kanapkę, z nią mówi, coście tam kupili takiego. Co to za firma? Agata mówi, Watacha. Taka firma. Watacha. Tak, a tam to ma więcej białka niż, proszę ciebie, turystyczna. Turystyczna przy tym to jest szmelc. Ja psu nie daję turystycznej, bo by się pies otruł. Rozumiesz, bo on nie ma Ducha Świętego, ja mam Ducha Świętego, to mogę turystyczną jeść. Cokolwiek bym trującego zjadł, nic mi nie będzie. Rozumiesz, o co chodzi. Ale mój pies ma dobrze, ale mój pies leży na łóżku, naszym małżeńskim łóżku leży sobie. Ja sobie tam wchodzę i sobie coś tam robię. I pies się czuje świetnie. Ale na przykład przychodzi moment, że ja ścielę łóżko. Wchodzę, patrzę na psa. Pies się podnosi. Natychmiast schodzi. Mamy bardzo dobrą komunikację z psem. Pies mnie uważa za absolut. Czerpie z tego absolutu maksymalnie. Maksymalnie. Ten pies mnie się trzyma. On poznał absolut we mnie. On jak biega po osiedlu, ja go bez smyczy prowadzam od zawsze, on biega przy mnie i on, ten pies, patrzy, wiecie co on robi? On odbiega i patrzy, gdzie ja jestem. To nie jest pies, jak wiele psów moich sąsiadów. Ja widzę te psy, mówię, kurczę, człowieku, ja nigdy nie chciał mieć takiego psa. To są nienormalne psy. Moja sąsiadka ma 2 psy, które traktują ją jak 3. psa. Rozumiecie? Ona do nich mówi, rozumiesz? A one w ogóle nie reagują. One myślą, że ona jest częścią stada. Że to jest ich koleżanka. I tak wielu chrześcijan myśli o Bogu. Dlatego mają problemy z grzechem, problemy ze swoją duszą i mają problemy z diabłem i demonami. Więc ja uznałem Boga jako absolut i uznałem, że moją jedyną drogą jest droga poddania się Jemu. Ale nie poddania się Jemu jako osobie. Nie. Poddania się Jemu jako prawu. Nie osobie. Prawu. Zasadom prawa. Rozumiecie? Zasadom prawa. Nie 10 przykazań. Nie. Zasadą prawa, co ja rozumiem pod sformułowaniem zasady prawa. Jeśli Bóg coś powiedział, a powiedział to absolut, to było to ustanowione prawo. I dla mnie słowo wypowiedziane przez Boga jest prawem. Ono nie jest propozycją. Ono nie jest koncepcją jakąś, i dawanie mi wolnego wyboru, żeby tą koncepcję uszanować. Nie. Nie tak urosłem przed Bogiem. Nie tak. Urosłem przed Bogiem w ten sposób, że uznałem, że to prawo. W zapisie tego prawa nie ma takiego artykułu mówiącego, że on mnie odrzuci, jeśli ja to prawo złamię. To nie jest takie prawo. Jest to prawo, które reguluje różne systemy rzeczywistości, w której ja żyję. A więc jest to prawo dla mnie stworzone jako kierunek. I to jest dla mnie Bóg. Ja kiedy się modlę do Boga, to nie modlę się do Boga, który jest jakiś. Wyobrażacie go sobie? Jeśli sobie wyobrażasz Boga, to zamknij ten etap w swoim życiu. Bo to dziecinny, absurdalny i nieprowadzący do niczego proceder. Wiesz, czemu nie powinieneś sobie wyobrażać Boga? Bo Boga nikt nigdy nie widział. Jak to sobie robisz w takim razie? Bóg pyta, z kim mnie porównacie? Żeby sobie coś wyobrazić, trzeba mieć minimalny wzorzec. Można sobie potem to robić z tego różne kombinacje. Prawda? Królik, dodamy do niego 2 głowy dodatkowe. Rozumiesz? Kurze na przykład. Mamy królika z 2 głowami kurzymi, ale wiesz co? Jeszcze się taki nie urodził na ziemi, który by coś sobie wyobraził, co nie ma jakiegoś pierwiastka, który zaobserwował lub o którym mu opowiedziano, że istnieje. Takiego umysłu nie ma, przyjaciele. Nie ma. A więc jeśli ktoś w swojej wyobraźni kreuje Boga, to z gruntu robi sobie problem. Dlaczego? Ponieważ pozbawia swój umysł filozofii absolutu. Dlatego jest tyle napisane, żeby nie robić wizerunków Boga. Myślicie, że Bogu to przeszkadza, że ty sobie wyskrobiesz z drewna Jezusa i powiesisz na ścianie? Absolutnie. Chcesz to sobie wyskrob, powieś 8. Mnie to w ogóle nie przeszkadza. Przecież naprawdę, żeby to nie przeszkadzało ludziom w kościele, ktoś by chciał, proszę ciebie, wyskrob niech wisi. Dla mnie to co to, człowieku? 8 pilotów możesz tu powiesić, człowieku. 8 Jezusków. To mnie naprawdę nie rusza. Ja wyrosłem z tego, bo to nie jest problem dla mnie, nie? To jest napisane w Biblii, żeby nie czynić sobie podobizny rzeźbionej, rozumiecie? Dlatego, aby nie rozwalać w swoim umyśle, tak? Obrazu absolutu, bo to nas chroni. Czy Boga nie ma w drzewie? Jest. Czy Boga nie ma w gwoździu? Jest. Czy nie ma go w stali? Jest. We wszystkim jest Bóg. Ale jeśli weźmiemy część tego i stworzymy z tego obraz, to co my robimy? Zubażamy absolut. Stąd jest napisane, nie będziesz sobie czynił podobizny rzeźbionej, a nie dlatego, że to wielkie bałwochwalstwo. To jest nieprawda. To znowu kolejna religia protestancka z tego zrobiła taki wielki człowieku szuwaks. Rozumiesz? Że można napisać wiersz dla Boga, ale nie można namalować Boga. A dlaczego? No ja pytam Boga, a dlaczego? Wyjaśnij mi, bardzo proszę, weź mi to wyjaśnij. Czemu ja mogę napisać? Czemu mogę zaśpiewać, wyrecytować, zrobić dramę? Się mogę przebrać za Jezusa i udawać, proszę ciebie, Jezu, jest dobrze. Ale jak tam go se wyrzeźbię, to jest źle, to jest religia, demony religijne. To ma inne zastosowanie to słowo. To nie o to tu chodzi. To nie o to chodzi. Rozumiecie? Chodzi o to, że to powoduje w konsekwencji załamanie idei absolutu w umysłach ludzi. Ja sobie dawno przestałem Boga wyobrażać. Nie wyobrażam sobie Boga. Jak ktoś mnie zada, jaki jest Bóg? Nie wyobrażam sobie. Tak odpowiadam. Nie wyobrażam sobie, jaki jest Bóg. Nie wyobrażam sobie. Rozumiesz? Jestem pozbawiony tego elementu. Od początku to w sobie zniszczyłem. Dla mnie Bóg to absolut. Nie ma kształtu, a ma każdy kształt. Nie ma nazwy, a ma nazwę każdą. Kiedyś niektórzy z was byli na tym, w tym czasie. Zrobiłem dla liderów spotkanie z moim znajomym księdzem katolickim, który jest doktorem teologii, doktorem filozofii i jest zbawionym człowiekiem. Oczywiście nie jest w Polsce tym księdzem, tylko we Francji. Zrobiłem z nim spotkanie. I to jest człowiek, który jest bardzo w ogóle szczery i mówi, Artur, mówi, nie wiem, co robi. Ja codziennie zakładam ten habit i staję przed lustrem, mówię, Panie Jezu, co ja robię? Ale mówi, jestem stary i płacą mi 900 euro miesięcznie. Taka jest prawda, mówi o mnie. Mówi, chyba już tak zostanie. Rozumiesz, o co chodzi? No w ogóle ja z nim w ogóle sesję dla przywódców prowadziłem tutaj, dla liderów w kościele. Zaprosiłem go, mówię, chodź, mówię, Krzysiek, powiedz ludziom, o co chodzi. On fajną rzecz powiedział. Wziął taką kartkę dużą, przystawił flamaster i powiedział tak. I zaczął pisać. By. I tak, wiecie, co robię? I napisał Bóg, no nie? Podkreślił, mówi, już go zubożyłem. Że w ogóle powiedziałem na niego Bóg. Bo to jest postać, która nie ma nazwy, a ma nazwę wszelką. Rozumiecie? Tego nie wolno spłycić w swojej głowie, bo inaczej zacznie się w nas tworzyć hybryda. Hybryda. Rozumiecie? On powołał naród izraelski. On, jeszcze raz podkreślam słowo powołał. Bo wiecie, co on zrobił? On stworzył naród, żeby wytworzyć nową kulturę. Żeby w nowej kulturze mogła zaistnieć nowa filozofia jego osoby. To on narodu potrzebował do tego. Czujecie, co to za postać jest? On narodu potrzebował, żeby się określić w jakimś stopniu, który można pojąć. Cóż to zatem za postać? A zatem nawet go sobie nie wyobrażałem. Na początku miałem różne wyobrażenia, ale uznałem je za grzech. Mówię, to jest grzech. Przepraszam cię za mój grzech. Bo ty, o co chodzi? Bo ty się robisz jakiś taki słaby we mnie. Jakieś to słabe się robi. Zdecydowałem się też, że nigdy się nie będę z nim kolegował. Nigdy nie uznam go za równego sobie. Rozumiesz? Nigdy. Nigdy. Zostawiłem sobie tylko jedno wyobrażenie. Wiecie jakie? Jak kiedy stąd odejdę, w jakiej pozycji będę wchodził do królewskiej sali? To wyobrażenie mam przed sobą. A wyobrażenie to jest takie, że od wejścia wchodzę tam na kolanach. I to jest moje podejście do tego kontaktu, który będę miał. Mam takie podejście do tego kontaktu. Dlatego jak słyszę wielokrotnie, jak ludzie twierdzący, że super mają z Bogiem, jaką mają z Nim relacje, jakie Bóg im daje słowa prorocze i tak dalej, jakie oni mają podejście do tego, ja tak patrzę. Często jest to bardzo trudne, żeby temu człowiekowi w jednym zdaniu to powiedzieć, że to jest raczej niemożliwe. Natomiast w zasadzie wiem, że ten człowiek to odrobinę powąchał Boga. Tak to nazwę. No, powąchał. I teraz, kiedy postać absolutu jest dla człowieka jedyna i ostateczna, rozpoczyna się coś, dopiero w tym momencie się rozpoczyna, coś, co nazywamy poznaniem. Bo żeby Jego zacząć poznawać, to trzeba najpierw uznać Go za absolut. Rozumiecie? Dlatego mówiłem 2 tygodnie o tym przede wszystkim, aby tak zrobić. Poznanie to zdobywanie wiadomości o czymś lub o kimś. To zdobywanie wiadomości. Dalej to zrozumienie kogoś lub czegoś w wyniku obserwacji lub bezpośredniego doświadczenia. To jest poznawanie. I Bóg mówi tak, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Czego poznania? Poznania Jego osoby. Ale nie osoby jako kolokwialnie, jako osoby, tylko osoby jako całego systemu prawideł i wszystkich możliwych dla ludzkości odsłon. Bo On nieco się ludzkości odsłonił. I naszym obowiązkiem jest te odsłony wszystkie znać. Bo gdy ich nie znamy, to gubimy się w komunikacji z Nim. Gubimy się. List do Filipian 1,9 mówi: modlę się, aby miłość wasza obfitowała w coraz bardziej w poznanie i wszelkie doznanie. Doznanie to wynik poznania. Ludzie mówią: ja chcę tak bardzo doznawać mocy Boga, obecności Boga. Modlą się o to. Dotknij mnie. Chcę mieć doświadczenie z Tobą. Ale żeby mieć doznanie, trzeba posiadać poznanie. Bo w innym wypadku to będzie słabe, cienkie i płytkie. I często ludzie mówią: wiesz, ale jest tylu ludzi było, że oni tak mało znali Boga, mieli takie doświadczenia. No jakie mieli właśnie? A skąd ty wiesz, jakie oni mieli doświadczenia? Bo co? Bo ty przeczytałeś 6 świadectw? Z życia człowieka, który przeżył 80 lat? To jest twoja wiedza? Masz 6 świadectw? A potem miał to, a my, co to jest miał to? Ile chodził z Bogiem? 82 lata. A ty wiesz o 2 rzeczach, które miał. Co ty wiesz? Co to w ogóle jest? W ogóle ludzie, chrześcijanie, to oni łapią jakieś świadectwo i mówią tak, bo ten człowiek to tak silnie chodzi z Bogiem. Ja skąd wiesz? Bo tam jest jego świadectwo. Ja mówię: no i co? Jedno świadectwo, tak? No nie, na ile? 6. I ty twierdzisz, że co? Miał 6 dotknięć Boga, 6 jest na YouTubie i ty co? I ty twierdzisz, że to jest co? Wielki Boży mąż, tak? My mało wiemy o ludziach i uważam, że nie powinniśmy się sugerować YouTube'em. Powinniśmy sobie korzystać. Rozumiecie? Nie wiem, czy zauważyliście, co my zrobiliśmy tu w zespole. Zrobiliśmy coś, czego nie zrobił jeszcze nikt. Ja, jednym z planów, które wprowadziłem i dalej je propaguję, jest to, abyśmy zalewali informacjami Bożymi świat. Dlatego jest taki nacisk na ludzi. Głoście, mówcie, piszcie, śpiewajcie, nagrywajcie, malujcie. Niech wszędzie będzie informacja. Niech lodówkę otworzą i zobaczą, że tam jest napis Kościół Mocy. A rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego? Bo my musimy dawać masę, tak? Masę dotknięć Boga. Musimy mówić o masie tego. Nie możemy zrobić to, co zrobiło większość w ogóle usługujących na świecie. Rozumiesz, o co chodzi? Że mają 8-10 filmów, rozumiesz, o co chodzi? Że tam 30 filmów mają. Ma karierę człowieku, 30 lat ma 30 filmów na YouTubie. Rozumiesz? 30 filmów on ma. Naszych już jest z 10 000. Z 10 000. Rozumiecie? Przez 10 lat na przykład. Z 10 000. Bo ja wierzę w wielość. Rozumiecie, o co chodzi? A nie w wielkość. Ja wierzę w wielość usługujących, a nie w wielkość usługujących. W to ja wierzę. W temacie poznania Boga należy oszaleć. Musisz oszaleć w temacie poznania Boga. Musisz przyjść do Boga i powiedzieć: ja chcę, aby poznanie Twojej osoby pod każdym względem było dla mnie numer 1 do końca życia. I ja mu to powiedziałem. Powiedziałem: ja chcę Cię poznawać do końca życia. Do końca życia. Ostatnio rozmawiałem, wczoraj, z takim moim przyjacielem i on do mnie mówi tak: Artur, powiedz mi, jak to jest, że Ty się jakby nie wypalasz, nie masz takiego zejścia, że tak powiem, w cudzysłowie, życiowego, nie? Przecież tyle wiesz, służysz ludziom tyle czasu i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię: tak, tylko jest jedna sprawa, która jest w moim życiu ustawiczna. Ja jestem człowiekiem przygody. Ja mam taki plecak, on stoi tam na górze. W tym plecaku mam nóż traperski, takim, którym mogę zabić w ogóle niedźwiedzia. Mam kombinerki, różne scyzoryki, mam takie trytytki, takie co się wiąże, coś. Mam papier toaletowy, mam młotek. Rozumiesz, o co chodzi? Mam różne rzeczy. Ktoś mnie ostatnio zapytał, po co ci to wszystko? Ja mówię, jak to po co? Jestem gotowy. Na co jesteś gotowy? Ja mówię, no na przygodę. Ja mówię, bo ja przeczytałem w Biblii, żeby być gotowym na przygodę. A gdzie ty to przeczytałeś? A ja mówię, w Księdze Wyjścia. „5000 lat temu powiedział, bądźcie gotowi. Biodra wasze niech będą przepasane, nogi obute, laski w dłoniach. Przyjaciele, pytanie natury socjologicznej. Jak wam się wydaje, czy po takiej akcji, jak była w Egipcie, po takiej akcji, bo tam była akcja pierwszej ligi, Bóg rozpieprzył Egipt. I ja w ogóle nie mówię o zatopieniu ich w morzu. Stan, w którym był Egipt, po ostatniej akcji z zabójstwami w ogóle pierworodnych, był taki, że morale polityczne w Egipcie spadło do zera. Przecież każdy polityk o tym wie, że jeżeli jest w jakimś kraju grupa ludzi, która jest zorganizowana, posiada konstytucję i przywództwo i wpływa na naród, to kiedy naród spada do poziomu zera, to ona obejmuje władzę wedle wszelkich prawideł politycznych. Hebrajczycy powinni ogarnąć politycznie Egipt. Oni powinni tam wjechać, zarządzić, wyciąć. Zresztą oni byli, Egipcjanie byli tak wystraszeni tego, co się stało, bo to był Bóg Hebrajczyków. To zrobił. Tam było rozwolnienie narodowe. Ale Bóg nie powiedział do nich, obejmijcie władzę w Egipcie. Po co on w ogóle ich wysyła? Przecież można było spacyfikować Egipt. Ale to żadna przygoda. Pan powiedział, przygotujcie się, wychodzimy. A gdzie? Niespodzianka. Ja się nastawiłem na niespodziankę. Ja się nastawiłem 20 lat temu na przygodę z Bogiem. Dlatego zacząłem Go poznawać. I ta przygoda nigdy się nie kończy. Ona czeka za każdym rogiem. Ludzie mówią, co będziesz robił później? Co się stanie? Ja mówię, wiesz co? Nie wiem, będzie dobrze. Będziemy robili takie numery, jakich nie robiliśmy do tej pory. A kiedy się ustabilizujecie? Ja mówię, oby Bóg dał, aby nigdy. Bo to nie o to tu chodzi. Stabilizacja jest tu. Kiedy zna się absolut, to stabilizacja jest tu. Tu jest stabilizacja. Jeśli ktoś szuka stabilizacji na zewnątrz, znaczy, że jeszcze nie poznał absolutu. Nie ma z nim doświadczenia. Bo stabilizacja jest tu. On powiedział do nich, jestem z wami. Wychodzimy. Gdzie? Nieważne gdzie. Ważne, że jestem z wami. Nieważne gdzie idziemy. Ważne, że razem. Pamiętaj, nieważne gdzie spędzisz życie. Ważne z kim. A nie gdzie. Pamiętaj, dom to nie miejsce. Dom to ludzie, którzy z tobą żyją. To jest dom. Dom to nie jest miejsce. Dom to nie miejsce. Dom to nie kraj. Dom to ludzie, z którymi żyjesz. To jest dom. To jest dom. W mentalności Hebrajczyków nie istniała filozofia domu, tylko filozofia czego? Rodziny. Tam nie było gdzie, ale z kim. Rozumiecie? Dlatego jest takie rzucane są teksty potem przez Jezusa. Jezus potem wali tymi tekstami człowieka jak kartami, tak wali. I Kto by nie wyparł się dla mnie, mówi żony, dzieci, tam człowieku, ojca, matki, nie może być sługą. On tak idzie i takim rzuca. Czego? Tak jakby rzucał, jakby gadał, kurczę, człowieku o znakach drogowych. Rozumiesz, o co chodzi? A, będziecie mieć wiele domów, będziecie mieć wiele synów, wiele córek, wiele... I on tak idzie człowiekiem. Wow, co to w ogóle za postać jest? Wiesz, o co chodzi? Gdzie ta postać pasuje do tego wszystkiego? No nie pasuje, bo to jest absolut. Posłuchajcie, Bóg jest wszędzie u siebie. Zapamiętaj to, Bóg jest wszędzie u siebie. Wszędzie jest u siebie. Wszędzie. Kiedyś jak Norbert miał problemy w swojej firmie na początku, ja do niego mówię tak. Posłuchaj, Boga nie ma z twoją firmą. I Boga nie ma w twojej firmie. Bóg jest z tobą. A że chciałeś otworzyć firmę, rozumiesz, o co chodzi? To on jest w tym interesie. Ale on nie jest w firmie. Często ludzie mówią, Bóg jest w tej sprawie. Mówię, Boga nie ma w żadnej sprawie. Bóg jest z tobą. Jak ty tam w jakieś sprawy wchodzisz, to on też tam wchodzi, ale on jest z tobą. Rozumiesz? Ja zacząłem poznawać go. Ja mówię, ja muszę cię poznać teraz. Na tyle, na ile ty jesteś odkryty, na tyle, na ile ty dałeś się poznać tej ludzkości, mówię, mnie to interesuje. I ja zwariowałem na tym punkcie. Ja zwariowałem na punkcie poznania Boga. Zwariowałem na punkcie poznania Boga. Ja mam w domu tyle zapisów. To jest te 21 lat. Ja mam tysiące wyznań, tysiące, masy zapisów. Rozumiecie? Ja mam kazania, których nigdy jeszcze nie głosiłem, bo mam ich tyle. Bo ja chciałem i chcę go poznawać. Jest napisane. Zresztą zaraz to powiem. Ja postawiłem sobie za cel pogłębienie poznania Boga. Za cel. Jak ktoś mnie zapyta, jakie ty masz cele, Artur? Moim celem numer 1 jest poznawanie Boga. To nie jest przebywanie z Nim. Rozumiecie, co ja mówię? Ja nie mam celu przebywania z Bogiem. Bo jak ja bym miał taki cel, przebywanie z Bogiem, tutaj wielu ludzi odeszło z tego kościoła, bo oni z Bogiem chcieli przebywać. Oni tak twierdzili. My tak z Bogiem chcemy. Ja mówię, ale jak z Bogiem? Jak to z Nim przebywać? A co On jest gdzieś? Że z Nim trzeba przebywać? A co On jest jakiś zdepresjonowany, że trzeba Go za rękę trzymać? O co Ci chodzi? O co Ci chodzi z tym przebywaniem? Przebywanie z Bogiem jest skutkiem poznawania Boga. Teraz posłuchajcie. Przypowieści Salomona 25:2. Chwałą Bożą rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać. W tym wypadku słowo ukryć oznacza nie ujawnić swoich myśli, uczuć i zamiarów. Chwałą Bożą jest nie ujawniać wszech i wobec swoich myśli, swoich uczuć i swoich zamiarów. A słowo hebrajskie tutaj zbadać oznacza dokładne śledzenie każdego ruchu kogoś w celu dowiedzenia się o nim tego, czego chcemy. Bóg celowo nie objawia się człowiekowi od razu i we wszystkich aspektach. To jest celowe. To jest celowe. Coś wam powiem. Rynek erotyczny jest przesiąknięty erotycznymi strojami. Jest cała kultura erotycznej odzieży. Dlaczego? W jakim celu? przecież i tak chodzi o nagość. Zgadza się? To każdy o tym wie. Właśnie. Ale jeśli w odpowiedni sposób nagość się zakrywa, to zakryta nagość jest bardziej atrakcyjna niż odkryta. I na tym się zarabia dzisiaj miliardy dolarów. Tak też powstała, drodzy przyjaciele, moda. Między innymi. Cała filozofia mody. Rozumiecie? Bóg robi tak dlatego, aby Jego ludzie rozwinęli w sobie instynkt zabiegania o Jego obecność. Bóg wie, że jeśli ktoś Go będzie szukał, będzie chciał Go poznawać, to człowiek ten w sobie rozwinie tak potężną pasję, jakiej nie rozwinie człowiek, który tego nie robi. I często ludzie przychodzą i mówią, a czemu Bóg tak od razu mi wszystkiego nie powie? Tak mógłby mi od razu powiedzieć. Ja mówię, a dlaczego miałbyś tak od razu powiedzieć? Bo ja chcę tak wiedzieć. Ja mówię, powiem ci, czemu chcesz tak wiedzieć, bo się boisz. Jesteś wylękniony. I chcesz wiedzieć. Bo jak nie wiesz, to się boisz. A wiesz, czemu się boisz? Bo nie uznałeś Boga za absolut. I koniecznie chcesz wiedzieć. Nieraz rozmawiałem z ludźmi, którzy w różny sposób próbowali mnie podpytywać o różne moje koncepcje. I najczęściej moja rozmowa była z nimi taka, posłuchaj, jesteśmy razem? Tak. Mówię, to mi zaufaj. No przecież mam świadectwo. Przecież ja nie jestem w ogóle pętak. Ja mam taki materiał, jak ja do kogoś mówię, zaufaj mi, to wiecie, co ja robię? Ja wykładam swoje świadectwo życia. Ja nie mówię, bo wiesz, ludzie często mówią, zaufaj mi, a nic nie mają. A ja mam. Ja mam materiał dowodowy mojego funkcjonowania. Ja mówię, możesz mi zaufać, bo ja mam materiał dowodowy. No ale powiedz mi coś o tej sprawie. Ja mówię, nie, nie powiem ci. Nie powiem ci. I wielu ludzi przychodzi do Boga i mówi, powiedz mi. I oni myślą, że im mówi. Oni potem mówią, Bóg mi powiedział. Wielokrotnie oni nie usłyszeli nic. Ale lęk był tak silny, że dusza musiała wygenerować odpowiedź. Tak bardzo chcieli wiedzieć, bo tak bardzo się bali, bo tak bardzo nie wierzyli w to, że On jest absolutem. Ja postanowiłem poznawać Go. Szukać, poznawać, szukać, poznawać, szukać, poznawać i tak do grobowej deski. A nóż widelec jeszcze coś wydłubie. A nóż widelec jeszcze coś jest objawione. A nóż widelec coś jeszcze jest dane ludzkości, a przecież jestem jej częścią. Księga Sędziów, 3 rozdział, 2-3. Są narody, które Jahwe pozostawił w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Ten werset obrazuje zamysł Boga polegający na częściowym działaniu. Bóg częściowo objawia. Objawia częściowo dlatego, aby Go szukać, aby być coraz bardziej sprawnym duchowo. Zobaczcie, czyż to nie miłosne? Zależy Mu, abyś był coraz bardziej sprawny, więc On sam siebie daje za salę treningową do twojego życia. Szukaj mnie. Ludzie, Wiecie, że w zabawie wchowanego jest najfajniejsze to, dopóki kogoś szukamy i dopóki się przed kimś chowamy, prawda? A nie jak już znajdziemy. Wiecie, co się dzieje, jak znajdziemy już kogoś? Kończy się zabawa i trzeba iść do domu i zaczyna się codzienny marazm. Kolacja, myć rączki, paciorek i spać. Dzieci mają tego po kokardkę, dlatego nie chcą wracać. Często w ogóle ukrywają się w zabawie wchowanego dłużej niż trzeba. Rozumiesz? Udają, że się nie widzą. Żeby co? Żeby wieczór trwał. Chodzi o to, żeby nie pójść do domu. Chodzi o to, żeby napięcie nie spadło. O to tu chodzi. Szukaj mnie, mówi Bóg, a napięcie będzie trwać. A napięcie będzie trwać. Rozumiecie? Szukaj mnie, poznawaj mnie. Nie bądź zbyt szybki. Czemu chcesz wszystko wiedzieć? Czemu od razu? Ja też na początku chciałem wszystko wiedzieć. Wszystko wiedzieć. Ta sama zasada dotyczy poznania Boga. On chce, aby Jego ludzie parli na poznanie, bo to spowoduje ich rozwój. Parcie na poznanie rozwinie cię. Rozwinie cię. Rozumiesz? Ono cię rozwinie. Ewangelia Mateusza 7:8. Każdy bowiem, kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Kto znajduje? Każdy! Ja w to uwierzyłem. Ja powiedziałem, każdy znajduje? Ja się zawieram w tym zbiorze. Jestem każdy. Każdy znajduje. Więc jeśli szukam jakiegoś elementu, tak, to popatrzcie, co się dzieje. Podczas szukania rozwijam się, rosnę, a potem znajduję, tak? Jestem kozak w tej dziedzinie już. Bo nie znalazłem jako bezradny, jako małe dziecko. Nie znalazłem jako ten, który znalazł w ogóle, nie wiem, diament, rozumiecie, o co chodzi? I postawił go na szafce. Nie, bo tak dzieci robią. Nie rozpoznają tego. W ogóle sobie zdajecie sprawę, że gdyby Boga można było poznawać na krótkim odcinku, to w ogóle wiecie, co by to się działo? Ludzie z brakiem doświadczenia, rozumiecie? Zaczynaliby być, nazwę to, kuratorami tajemnic. Nie daj Boże dziecku powierzyć tajemnicę. Najpierw co zrobi, to wypaple. Powiedz dziecku, żeby czegoś nie mówiło. Rozumiesz? Dlatego Jezus musiał tak długo inkognito zasuwać. Tak? Coś ciągle robił, przemieszczał się, zmieniał w ogóle miejsce, bo wiedzieli, że zaraz w ogóle pójdą, zaraz wszystko popsuł. Jak już zrobił jakiś cud, to tylko przychodził, tylko nie mów nikomu. Nie mów nikomu. Nie, od razu uzdrowił mnie. Dziecko. Dzisiaj jest czas, żeby trąbić o uzdrowieniu. Wiecie, o co chodzi? Dzisiaj powinni trąbić. Dzisiaj nie trąbią. Ale tam to nie był czas o tym, żeby trąbić. Skupiłem swoje życie na szukaniu Boga. Ja je skupiłem na tym. Ktoś mówi, powiedz coś takiego, co w tym jest, coś takiego ekstra w tym. Ja mówię, nie ma w tym nic ekstra. To jest szukanie Boga. Cały czas, dzień po dniu, godzina po godzinie, we wszystkim. Boga poznajemy na 4 sposoby. Po pierwsze, w Jego stworzeniu. Po drugie, w Jego działaniu. Po trzecie, w Jego Słowie i po czwarte, w Jego osobie. Każdy z tych elementów jest odrębny. Nie mamy wpływu na to, w jakiej konfiguracji to się będzie przejawiało w naszym życiu. Ale z tych czterech stron będzie płynęło do naszego życia poznanie na temat Boga. W punktach 1 i 2, czyli w poznawaniu Boga, w Jego stworzeniu i w Jego działaniu, głównym nurtem poznawania jest obserwacja. Obserwujemy. Ja stałem się obserwatorem Bożego stworzenia i obserwatorem Bożego działania. Ludzie szukają wielkich objawień. Pan Hiob szukał wielkiego objawienia. Dlaczego dzieci mi poginęły? Dlaczego chałupa mi się spaliła? Dlaczego przyjaciele mnie zostawili? Dlaczego żona odeszła? Dlaczego choruję? Dlaczego jestem na granicy depresji? Dlaczego? Powiedz mi. A on do niego mówi tak. A krokodyla widziałeś? W ogóle? Chłop ma pozamiatane. A Bóg do niego mówi, a hipopotama czaisz? Tu trzeba to rozumieć. Jeśli poszukujemy Boga, to my nie wybieramy sobie źródeł. My przyjmujemy źródła objawione. Ja zacząłem Boga szukać wszędzie. W każdym kontakcie z naturą, w każdym kontakcie z przyrodą, w każdym kontakcie z drugim człowiekiem, w każdym kontakcie z człowiekiem dobrym i złym. Kiedy spotykałem moich wrogów, szukałem tam Boga. Kiedy spotykałem przyjaciół, szukałem tam Boga. Nie krzyczałem, kiedy spotykałem moich wrogów, natychmiast precz szatanie, Boże, wykończ ich. Nie. Ja mówię, aha, oto Boże stworzenie. Wiecie, co kiedyś sobie powiedziałem? Powiedziałem do Boga tak. Jestem otwarty na to, aby wszelkie Twoje stworzenie do mnie prorokowało. Wszelkie Twoje stworzenie. Ludzie, zwierzęta, rośliny, wierzący, niewierzący, głupi, mądrzy, słońce, księżyc, deszcz, burza. Otwieram się, Duchu Święty. Będę obserwował. Będę obserwował narody. Będę obserwował wojny. Będę obserwował wesołe miasteczka. Czasami jak Adam do mnie mówi, ty jak patrzysz na kogoś, to jakbyś go rentgenem przeszywał. Czemu tak patrzysz na kogoś? Ja mówię, bo ja lubię ludzi w ogóle. Wiecie czemu? Bo Bóg ich stworzył. Ktoś mówi, czemu ty lubisz ludzi? Bóg ich stworzył. Bóg stworzył ludzi. Wszystkich. Najbardziej popapranych nawet. Wyobraźcie sobie. Najbardziej popapranych. Bo kiedy zdecydowałem się szukać Boga i dowiedziałem się, że między innymi będę mógł Go zaobserwować w stworzeniu, to szukając Boga potrafię dojrzeć nawet najgłębsze elementy piekła w człowieku, bo szukam Boga. A wiecie, kto jest stwórcą piekła? Bóg. Rozumiecie? To Bóg stworzył te rzeczy. A więc szukając Boga, dostrzeżesz wszelkie działania diabła również. Ale jak się skupisz na szukaniu dzieł diabelskich, to znajdziesz zwiedzenie i lęk. Rozumiesz? Bo Paweł mówi, działania szatana są nam dobrze znane i wielu ludzi w ogóle opacznie to rozumie. To sformułowanie dotyczy tego, że nam, którzy jesteśmy w Chrystusie Jezusie i szukamy Boga, nam są Jego działania dobrze znane. w punkcie trzecim, czyli w Jego Słowie. Głównym nurtem jest zrozumienie. Ja się nigdy nie zadawalałem, że ja znam literalnie słowo, tylko ja zawsze chciałem zrozumieć to słowo. Zrozumieć. Ja siedziałem, najpierw nauczyłem się tego, żeby słowu wierzyć, bo Ty jesteś absolutem, Ty powiedziałeś to słowo, więc tak jest i amen, ale następnie przychodziłem i mówię, Boże, absolutnie nie rozumiem tego. Ale wiem, że posiadam prawo do zrozumienia, bo Twoje słowo poznajemy rozumem. Rozumem. Tak uczy nas to samo słowo. Rozumem. I dał im rozum, aby go poznali. Jego jako słowo. A więc powiedziałem, chcę rozumieć Twoje słowo. Chcę być rozumnym człowiekiem. Ja nie chcę brać Biblii i czytać. Ja się tego nasłuchałem. Najpierw jak byłem, kazali mi chodzić do kościoła katolickiego, to słyszałem, jak Biblię czytali. 2 czytania. Tam chyba na jedną mszę, już nie pamiętam, jak to tam idzie. Nawet raz sam czytałem. Jak do komunii szedłem, to mnie dali tam i czytałem. I byłem w tym dzielny. A potem poszedłem do kościoła protestanckiego i tam też słowo mi czytali. Słowo czytali. I czytali w ogóle... Była Wieczerza Pańska i czytali słowo o Wieczerzy Pańskiej. I było zbieranie pieniędzy i czytali słowo o zbieraniu pieniędzy. I oni czytali Biblię ludziom. Potem w ogóle to się zastanowiłem, mówię, po co oni mi czytają Biblię, jak ja umiem czytać? Tak sobie myślałem, może to jest kościół dla analfabetów. Oni tam Biblię ludziom czytają. Wiesz, o co chodzi, nie? A to po latach do tego doszedłem w ogóle, że to jest możliwe, nie? Bo słowo nie jest po to, aby go słyszeć, nie jest po to, aby go znać jedynie, ale mamy je zrozumieć. Zrozumieć. Ja często coś piszę w internecie i ktoś tam coś pisze pod tym. Ja tak patrzę, mówię, nie, no on nie rozumie, co tutaj jest napisane. Mówię, naprawdę, Panie Boże, no naprawdę to nie... No bo to dobra, to... Okej, to skrytykuj, chociaż od strony merytorycznej to. No bo dobra, ja w porządku, ja rozumiem, że ludzie mają inne poglądy, no tak, ale żeby mieć inny pogląd, to trzeba coś zrozumieć. A ludzie nie rozumieją, ja mu człowieku o tym, a on mi o tamtym. Ja ostatnio nawet zapytałem jednego, mówię, ale powiedz, ale przecież to się do tego nie odnosi, nie? To mnie tam wysmarował tyle człowieku, rozumiesz? Mówię, dobra. A więc musimy zrozumieć. Więc ja nad słowem siedziałem, ja go kułem. Ja byłem obwarowany, ja mam w domu masy słowników. Ja mówię, okej, to jest w greckim napisane, to ja się muszę dowiedzieć, jak to jest w tym greckim. A to w hebrajskim, no to dobra, to ja lecę z hebrajskim. A bo to w aramejskim, no to dobra, to ja się dowiem, o co chodzi z tym aramejskim. No to się działo wtedy, no to ja kulturę muszę poznać tego. Kulturę. Bo to za mało, że znam język, za mało, że to. Ja muszę kulturę poznać, to ja badam to. Badam to. Ja siedziałem w tym wszystkim, w tych książkach. Rozumiesz? Mówię, a to takie, to takie, to takie, to takie. Aha, mówię, taki numer. Dzisiaj to są rzeczy dla mnie jasne, bo je co? Zrozumiałem. Dzisiaj ja nie mówię do kogoś, zrób tak, bo tak w ogóle jest napisane w piśmie. Nie. Ja ci wyjaśnię, ja coś wam powiem. Jak ktoś chce mnie słuchać w jakiejś dziedzinie, tak? To ja mu tak sprawę wyjaśnię, że on nie będzie mógł się zgodzić, nie będzie mógł się nie zgodzić merytorycznie z tym tematem. Będzie mógł powiedzieć, no to ja się buntuję przeciwko temu. Ja mówię, okej, masz prawo. Ale nikt nie może mi zarzucić, że jakąś rzecz mu wytłumaczę niekompletnie. Dlaczego? Bo ja zdecydowałem, że Boga jako Jego Słowo muszę rozumieć. Rozumieć. Ja muszę to robić. Muszę tak mieć. I w punkcie czwartym poznawanie Boga jako osobę jest w nurcie doświadczenia. Kiedy doświadczamy, kiedy się modlę, tak? Kiedy wchodzę w duchu, w Jego obecność, ja mam doświadczenia, doświadczam Jego osoby. Ale to jest jeden z 4 elementów. Chrześcijanie, charyzmatycy chcieliby tego 4 elementu tylko. Rozumiecie? Ewentualnie jak trochę jest w nich ducha baptystów, to tego 3 jeszcze. Ale jak mają samego ducha charyzmatycznego, to oni chcą tylko 4. Takie mam doświadczenie z Panem. Ja mówię, ale musisz mieć jakby Pana obcykanego z tych 4 źródeł. Rozumiesz? Posłuchajcie. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawodnić ogród. Potem rozdzielała się na, kto pamięta? 4 odnogi. Eden był otoczony 4 rzekami. Wypływały one z 4 źródeł. Stworzenie, działanie, słowo i osoba. Taki był Eden. Tak Adam z Ewą poznawali Boga. Rozumiecie? Tam było wszystko. Obserwacja, zrozumienie, doświadczenie. To była kompletna komunikacja Boga do człowieka. Kompletna. Pierwszy i drugi punkt. Stworzenie i działanie. Ustawicznie obserwujemy i analizujemy oraz zapamiętujemy. Ustawiczna obserwacja. Ustawiczna analiza i zapamiętywanie tego. Rozumiesz? Nie to, że tylko obserwuję. Nie. Analizuję. Zapamiętuję. Słowo Boże. Przede wszystkim czytasz. Masz wielki komfort. Posiadamy naprawdę spisane Boże Słowo. Dzisiaj mamy tego full. Czytamy. Analizujemy, porównujemy teksty i rozmyślamy o tekstach. Na tym się pracuje, na Biblii się pracuje. Pracuje. Wiecie, ile my musimy zrobić roboty z Ewą, żebyśmy Pismo Święte przetłumaczyli jak trzeba? Bo jest tendencja wyrywania kontekstów, rozumiecie, o co chodzi? A słowa niektóre pawłowe są takie, że to są typowe skróty myślowe. I teraz taki skrót myślowy jest wyrwany z kontekstu i potem z tego, rozumiesz, kazania robią. Co? Bez wartości, bo to są skróty myślowe. Skróty myślowe, które dają, w ogóle ludziom w głowach psują. Bo Pismo Święte to trzeba czytać, to trzeba analizować, co tam się w ogóle dzieje. Tak? To trzeba porównywać te różne teksty, różne informacje ze sobą. I to trzeba rozmyślać o tych tekstach. O świętych tekstach się rozmyśla. Ja rozmyślałem o świętych tekstach. Zrób sobie plan rozmyślania o świętych tekstach. Dzisiaj będę rozmyślał o tym, co powiedział Paweł, na przykład w liście do Rzymian. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Boży to dar, nie z was to, czytam w Efezjan. Będę to dziś rozmyślał, taki mam plan na dzisiaj. Od śniadanka do zmroku. Jak diabeł przyjdzie i będzie chciał mi załadować jakiś w głowie w ogóle jakiś materiał, ja powiem, nie, ja się dzisiaj zajmuję tym fragmentem Pisma, ja sobie go rozważam, ja sobie go rozkminiam, ja sobie go powtarzam, ja w ogóle se posprawdzam różne sprawy w tym temacie, w danej chwili, aha, mam przerwę w pracy, ja sobie sprawdzę, tu jest konkordacja biblijna, tu sobie zobaczę, aha, tu jest tak, aha, ja sobie zapiszę w moim kajeciku. Ja będę wiedział, o co chodzi. Będę wiedział, o co chodzi. Ty uważasz, że diabeł, co to jest diabeł? Diabeł zna Pismo Święte. Tylko to jest oszust i hochsztapler. Dlatego on przychodzi i wypacza ludziom to w głowie. Ale jak ty znasz Pismo, to co cię obchodzi, że diabeł ci wypacza? Nie rozumiem. To niech wypacza. Ja znam, a ja rozumiem. Element czwarty. Poznajemy w modlitwie poprzez otwarcie się i odważne wchodzenie z wiarą w różne rzeczy. Co robię? Modlę się. Poznaję Boga jako osobę. Modlę się. Modlitwa, ukierunkowanie na, kieruję się na Niego. Kieruję się. I co robię? Otwieram się. Ja mówię do Boga, ja jestem gotowy i chętny, żeby przyjąć wszystko od Ciebie dzisiaj. Nie wiem, co Ty tam dla mnie masz. Ty tam se pochowałeś różne rzeczy, a ja teraz tutaj się otwieram i w ogóle jestem jak te naczynie, weź tam coś wrzuć, jak chcesz. Cokolwiek wrzuć. Jak my tutaj ludzi uczyliśmy na początku służby przyjmować objawienia od Boga, to ja pamiętam, ludzie w ogóle, ja mówię, co ci Bóg objawił? Nie, to nie jest od Boga. Ja mówię, a skąd wiesz? Skąd wiesz, że to nie od Boga? Skąd to wiesz? No nie, powiedz. No nie, no powiedz. No naleśniki widziałam. Dobrze mówię, no. I patrzy się na mnie, czerwona stoi taka przede mną, wie. Naleśniki. Ja mówię, ale co w tym dziwnego, że widziałaś naleśniki? A może inaczej, na co ty liczyłaś? Przyszłaś do Boga, otworzyłaś się na Niego i zobaczyłaś wizualizację naleśników. Na co ty liczyłaś? A może ty teraz przyjdź i powiedz tak, Panie, albo ja jestem wariatka, albo te naleśniki są od Ciebie. Jeśli tak, Panie, poprowadź mnie w temacie tych naleśników. Boże mój, to jest uznawanie Boga za absolut. Posłuchaj, jak Bóg będzie chciał, to pokaże Ci mózg prezydenta Stanów Zjednoczonych. A jak Bóg będzie chciał, to pokaże Ci kibel z kościoła. Bo to jest Bóg. To jest Bóg i na Boga się otwierasz. I nie masz żadnego prawa zanegować to, co Bóg w Ciebie wrzuca. Musisz przyjść z tym do Boga później. Mówię, przyjdź z tymi naleśnikami do Boga. Przyjdź z nimi. Bądź pokorna. Nie wynoś się. Nie chodź też, nie chlap na prawo i na lewo. Widziałam naleśniki, teraz będziemy wszyscy jedli naleśniki. Nie, w ogóle nie wiesz, czy mamy wszyscy jeść naleśniki. Ktoś może w ogóle nie chcieć naleśników jeść. Nie przychodź do kościoła i nie uwalniaj poselstwa proroczego na ten temat. Ale nie neguj też, że to zobaczyłaś. Ja się tak zacząłem trenować w Bogu. My nie wiem, Boże, o co chodzi w tym. Najwięcej w moim w ogóle chodzeniu z Bogiem na początku było nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, Panie Boże, no nie. Ja sobie zasiadałem w radzie uczących się, rozumiecie? Rada uczących się. A nie kurczę od razu, bo ja naprawdę, czasem niektórzy ludzie do mnie rozwalają, nie? Już mam słowo od Pana. Ja mówię, uspokój się ty. Weź to trochę przegryź. Kenneth Hagin fajnie o tym uczył. Mówi, jak do mnie przychodzi objawienie od Boga, to najpierw to, co robię, to je muszę przegryźć. I sobie chodzę i sobie je przegryzam. Przegryzam. Rozumiesz, o co chodzi? A nie przychodzę przed Kościół, rozumiesz, i mówię, takie mam słowo od Pana. Przegryź to najpierw. Zobacz, o co w tym chodzi. Masa rzeczy była do mnie. Ja przez lata, słuchajcie, ja przez lata to miałem tylko słowa, które mnie dotyczyły. Tylko i wyłącznie. Ja nic do nikogo w ogóle nie miałem. Rozumiecie? Bo ja w ogóle miałem źle jeszcze poustawiane sprawy w życiu. Źle ludzi miałem ustawionych. Źle. Ja o miłości to wiedziałem w ogóle, bardzo, bardzo niewiele wiedziałem o miłości. To gdzie tutaj w ogóle słowa dla ludzi będę miał jakieś, jak ja nie wiem, o co chodzi. Do mnie były różne rzeczy. Do mnie. W modlitwie przebywamy w uniżeniu i okazujemy wdzięczność. Ja rozpocząłem moje życie modlitewne. Dalej kiedyś będę, w następnych spotkaniach będę wam o tym opowiadał, ale ja przede wszystkim w modlitwie, czyli w tym poznawaniu Boga jako osoby, przebywałem w uniżeniu. Ludzie czasami przebywają w bardzo dziwnych pozycjach przed Bogiem. Ludzie mają takie pozycje dziwne. Właśnie to, co mówiłem na początku. To jest mój kolega, to jest Bóg, siema Boże. Wiesz, o co chodzi? Siema Boże. No kurczę, słyszysz to? Kurczę, co to jest? Heniek z poczty? Co go klepniesz w plecy człowieka, aż mu okulary spadną? Rozumiesz, o co chodzi? On się nie obrazi na ciebie. Bo tak samo jak ja się nie obrażę, jak podejdzie do mnie, siema! Ja mam wielkie plecy, człowieku. Ja 200 kilo w martwym ciągu biorę. Rozumiesz, o co chodzi? To siema, no. Tylko wiesz, o co chodzi? Jak on tak mnie klepnie i powie do mnie siema, to potem dużo czasu zajmie, zanim ja wezmę poważnie jakieś słowa tego człowieka. Ale siema nie ma problemu, ja się niego nie obrażam. Że nie mam do niego żalu. Tak jak ktoś podchodzi do mnie i mnie, wiesz, on mnie nie zna, czy jakoś siema i mnie klepie, rozumiesz, ja wiem, że on ma nierówno pod sufitem. To jest nierówno pod sufitem. Rozumiesz, bo jak my byśmy się gdzieś tam spotkali, człowieku, na boisku czy coś, bo razem sobie kopiemy piłkę, to w porządku. Ale jak on przychodzi do mnie, jako w ogóle do jakiegoś autorytetu duchowego i mówi siema, proszę cię, mnie ścinkę wali, aż mi grzywka spada. Rozumiesz? Ja mówię, to on ma nierówno w głowie. Bo przecież ten człowiek, jak on tak mnie traktuje, to on na pewno ode mnie niczego nie weźmie. Bo to najpierw, żeby coś od kogoś wziąć, to trzeba kogoś obdarować szacunkiem i to w swoim sercu. I to nie to, że ja się szacunku domagam, bo ja mam wywalone na czyjś szacunek, tak jak Bóg ma wywalone na nasz szacunek. Rozumiecie? Bóg ma wywalone na to, czy Go szanujemy, bo Chrystus za nas umarł i mamy zabezpieczenie w Chrystusie. Także w ogóle się nie musimy spinać na tym. A Bóg na pewno nie patrzy na to, czy Go szanujemy. Tylko że jeśli nie szanujemy Go, to On z nami poważnie nie rozmawia. To jest kretynek. Synek kretynek. Rozumiesz, o co chodzi? Przez synek kretynek przyszedł, poskakał. No dobrze, no mamy takiego synka, no takie coś się urodziło. No niech tam żyje, no. No wiesz, o co chodzi? No tak, jest w rodzinie, się też takie coś trafia, no. Wiesz, no tak. Wszystkie dzieci się kocha, nie? No tak, nawet to nienormalne. Dlatego ludzie to w ogóle nie rozumieją, bo Bóg jest miłością. No jest miłością. Zawsze kochałem mojego syna, jak mi nawet walił takie bandyckie numery, że się w pale nie mieści. Zawsze go kochałem. Człowieku. Jak mi dźwignął w ogóle kasę, rozumiecie, żeby, bo tam człowieku na maszynach przegrał, rozumiecie, o co chodzi, no to w ogóle wiesz, no dalej go kochałem. Tylko powiedziałem, pojechałem, kupiłem 2 sejfy. On, wiesz, on przychodzi do domu, a Norbert wierca. Bzd. Wiesz. On do mnie pyta, a czemu te sejfy? Ja mówię, bo złodziej w domu. Za 3 dni się do mnie odezwał później. Tato, no to porozmawiajmy. Ja mówię, pewnie, że porozmawiamy. Porozmawialiśmy. A mówi, no to załatwione. Ja mówię, pewnie, przebaczyłem ci, jasne. To w porządku. Ja mówię, z pierwszej pensji oddajesz kasę, rozumiesz? Plus odsetki. Ja mu policzyłem odsetki, a dopiero za parę lat poszedł pracować. Leciały mu tylko, że równe, PKO-owskie, 12,5 rocznie. Nie byłem bydlak. Tylko, że za parę lat dopiero poszedł do pracy, rozumiesz? Przedstawiłem mu karteczkę, mówię, proszę bardzo. Zawsze ten punkcik powyżej inflacji, mówi, tata jest biznesmenem. Naprawdę? Ja mówię, no tak. Trzeba płacić. Bo jestem dobry ojciec. Rozumiesz? I go nauczyłem żyć. Ale jak dźwignął pieniądze, to od razu się pojawiły sejfy. A on jak na nie patrzył, to przypominał sobie, że ukradł. Rozumiesz? Nie byłem tatą takim, jest super. Taki Jaś fasola robi. Tylko on za to kasę bierze. Rozumiesz? Tak. Bardzo ważną rzeczą jest otworzenie się na wielorakość Boga. Nie wolno traktować Boga jakoś, ale tak, jak mówi On sam o sobie. Tak Boga traktujemy. Nie jakoś. Nie jakoś. Ewangelia Jana 7,38. Kto uwierzy we mnie, tak jak powiada Pismo. Ludzie mówią, ja wierzę w Boga. Ja mówię, ale czy tak jak powiada Pismo? Bo jeśli inaczej wierzysz w Boga, to twoja wiara nie ma żadnej mocy sprawczej. Bo to są słowa Boga. Kto wierzy we mnie tak, jak powiada Pismo. Nie inaczej. Jego miłość i sąd stały się dla mnie jednym. Jednym. To nie były kłótnie, czy Bóg jest sędzią, czy Bóg jest miłością, Bóg jest taki... Jedno, bo to jeden Bóg, absolut. To słowo absolut to za mną chodzi 21 lat. On jest absolutną miłością i absolutnym sądem. Zniknęły dylematy i rozważania, jaki On jest. Ewangelia Jana 8,32. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Mnie wyswobodziło to, że Bóg jest wieloraki, bo to absolut. Jest wszelki. Jest tak miękki, że się można w Niego wtulić i tak twardy, że się można o Niego rozbić. Rozumiecie? Taki jest Bóg. Jest tak dostępny, że w każdej modlitwie można dotknąć się Jego obecności. I jest tak niedostępny, rozumiecie, że w różnego rodzaju okolicznościach życia nie daje o sobie znaku życia. Wiesz, jak się Boga zna jako absolut, to się nie martwimy, że niebo jest z ołowiu. A co mnie obchodzi, że dzisiaj niebo z ołowiu? Będę żył pod ołowianym niebem. Ile? Ile trzeba. Bóg do mnie nie mówi. To przemówi. To przemówi. Wiecie, że jeżeli ludzie mają rozwolnienie, w cudzysłowie, na tym punkcie, że Bóg do nich mówił, to znaczy, że oni się boją. To jest ciągły strach. On do mnie nie mówi. On nie mówi do mnie. Pewnie jestem gorszy. Kiedyś taki człowiek przed mnie, czemu Bóg do mnie nie mówi? Ja mówię, nie wiem, do mnie mówi. A czemu do ciebie mówi, a do mnie nie mówi? Ja mówię, no jak to, dlaczego? No bo ja jestem lepszy niż ty, nie wiedziałeś? Tak? Ja mówię, no. Nie, no żartujesz. No mówię, no żartuję. No mówię, kurczę, chłopie. Mówię, ogarnij kuwetę. Mówi, jak mu się chce i nie mówi, jak mu się nie chce. Mówię, rozumiesz, że to jest absolut? W ogóle weź, wyhamuj. Ty uważasz, że Bóg odbiera wszystkie telefony? Skąd w ogóle ten pomysł dziwny? Bo ja dzwonię, on musi odebrać. On nie musi. Nie musi. Musisz to ty się uzbroić w cierpliwość. Owocem zaś ducha jest cierpliwość. On w tobie sprawia cierpliwość, żebyś był cierpliwy, bo on czasem nie odbiera telefonu. Ale to, że on nie odbiera telefonu dzisiaj od ciebie, to nie oznacza, że go nie ma przy tobie. To nie oznacza, że on cię nie chroni. To nie oznacza, że on cię nie broni. To nie oznacza tych rzeczy. Bo on nie musi od ciebie odebrać telefonu, żeby cię chronić, bronić, karmić. Rozumiesz, o co chodzi? A dlaczego on ma odebrać telefon? A bo jestem jego synkiem. Synek. Nie ma synków. Są synowie. Słyszeliście o tym? Nie ma synków. Nie ma córeczek. Są synowie i córki Boże. Synowie i córki. Rozumiecie? Synowie i córki są. Ja zacząłem dostrzegać Boga jako jedyną i ostateczną prawdę. Jedyna i ostateczna prawda. On jest taki, jaki jest. Pamiętacie, jak się przedstawia Mojżeszowi? Jestem, który jestem. Wiecie, że to słowo, ono jest mało przez ludzi rozważane. Bo gdyby było rozważane, to by nie było dylematów. Jaki jesteś, Boże? I jaki jestem? Jestem, jaki jestem. No tak, ale ja bym chciał wiedzieć dokładniej. No to się przecież objawiłem. Szukaj mnie. Powiedziałem ci, w jakich źródłach. Rozumiesz? A coś jeszcze? Nie ma nic więcej. Tam jest wielka próżnia. Ta ciekawość, dziwaczna ciekawość. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma nic wspólnego w ogóle z głębokim poznaniem Boga. Jest jasny materiał do oglądu. Tylko trzeba tego chcieć. Ja tego zacząłem chcieć. Od samego początku praktycznie. I dlatego dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że jestem stabilnym człowiekiem. Wierzę sobie. I mogę się zareklamować w taki sposób, że można na mnie polegać. Ja mogę powiedzieć do kogoś, wiesz, możesz na mnie polegać. Rozumiesz? Mogę to powiedzieć. Powiedziałem to sobie najpierw. Rozumiesz? Ale jest to wynik mojego poznania i ciągłego poznawania Boga. Nie głupiej ciekawości. Rozumiesz? Nie oczekiwania jakiegoś wyrysowania sobie jakiegoś obrazu i oczekiwania, że ten obraz się będzie realizował. Absolutnie nie. Dla mnie to jest siła. To powoduje, że moja świątynia jest mocna. Ona jest mocna. Moja świątynia się nie zawali. Rozumiecie? Moja się nie zawali. Jerozolimska, nawet ta antychrystyczna się zawali. Ale nie moja. Moja się nie zawali. Moja świątynia jest mocna. To jest mocna świątynia. I tylko i wyłącznie z tych powodów, o których mówimy. Będziemy mówili dalej o tym za 2 tygodnie, a teraz już możemy powolutku się przygotowywać do modlitwy.